Witam Państwa na moim kanale, nazywam się Renata Polak. Dzisiaj o objawach raka piersi. Chyba nikomu nie muszę mówić, jak istotne jest wczesne rozpoznanie raka piersi i wczesne leczenie, bo to praktycznie w dzisiejszych czasach gwarantuje nam 100% wyleczalność, 100% zdrowie. Miło mi widzieć moich subskrybentów, a ci Państwo, którzy jesteście nowi, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj i włączenia powiadomień. Będziecie na bieżąco z filmikami, które postuję. Wracam jednak do tematu, do objawów raka piersi. Chcę Wam powiedzieć, że organizm naprawdę wysyła nam sygnały. On wysyła nam takie SOS. Ratuj mnie, bo coś złego się dzieje. Bo najważniejszym zadaniem organizmu jest utrzymanie nas przy życiu. Dlatego, mimo tego, że nowotwór jest naprawdę podstępny, bo tak naprawdę nie daje żadnych sygnałów, żadnych takich zewnętrznych objawów, nie powoduje dopiero wtedy, kiedy już jest bardzo zaawansowany, to my odczuwamy to w taki czy inny sposób i się zgłaszamy do lekarza, ale nasz organizm próbuje go przechytrzyć i wcześniej mówi nam, że coś złego się dzieje. My właśnie niekoniecznie kojarzymy te objawy z rozwijającym się nowotworem. Dlatego dzisiaj o tych objawach, takich dziwnych, takich, które w ogóle nie kierują nas na drogę na USG, nie kierują nas na mamografię, a one naprawdę występują wcześniej. Powiem Wam, że nowotwory piersi to jest naprawdę rosnący i bardzo duży problem w Polsce. Najgorszy okres, największa rozpoznawalność, największa zachorowalność na raka piersi jest pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Najczęściej oczywiście kobiety, ale mężczyźni również są zdiagnozowani z tego rodzaju nowotworem. To na ten czas przypada 80% wszystkich nowotworów, wszystkich diagnozowanych nowotworów piersi. Jako ciekawostka powiem, że spojrzałam na statystyki, w jaki sposób wzrasta ilość diagnozowanych nowych przypadków na przestrzeni kilkudziesięciu lat. I zobaczcie, co się dzieje. Rok 1970. 2242 przypadki. Rok 1980. 5144 przypadki. 10 lat później, rok 90. 6649 przypadków. Wkraczamy w rok 2000 i tutaj już jest 11 tysięcy przypadków. Czyli zobaczcie, w 90. było ich jeszcze 6 tysięcy. A już 10 lat później, w 2000 roku, mamy ich 11 tysięcy. 2010 rok to 15 800 przypadków. Kolejny duży skok. W 2013 to jest około 17 tysięcy. I teraz rok 2019 to jest prawie 19 tysięcy przypadków. Czyli zobaczcie, co się stało na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Mamy 1970 i mamy 2200 przypadków i mamy rok 2019 i mamy prawie 19 tysięcy przypadków. Niesamowity wzrost, niesamowita ilość diagnozowanych nowych nowotworów piersi. O tym, jakie są ewentualnie przyczyny powstawania nowotworu piersi, w innym filmiku. Dzisiaj zajmujemy się objawami tymi nietypowymi, tymi wczesnymi, gdzie jak już się zdiagnozujemy, jak już wiemy, że mamy nowotwór, to nagle się okazuje, że przypominamy sobie, że coś takiego miało miejsce, że coś takiego się działo, albo to coś w końcu skłoniło nas ku temu, żeby pójść do radiologa na zwykłe USG. Takie symptomy, takie objawy oczywiste, które jeśli się pojawią, to z pewnością zaraz pójdziemy do lekarza, to jest wyczuwalny guzek. Jeśli w trakcie kąpieli czy po kąpieli badamy się i wyczujemy guzek, na pewno się zgłosimy. Czy guzek pod pachą, tak? Będzie to niepokojące i pójdziemy do lekarza. I to są takie oczywiste objawy. Ale jest mnóstwo innych objawów, które w ogóle nie kojarzymy z rakiem. Weźmy na przykład przebarwienie na skórze. Jeśli na piersi nagle pojawiło się przebarwienie, ono jest lekko bledsze niż skóra albo lekko ciemniejsze niż nasza normalna, regularna skóra, no to pomyślimy, może to takie tymczasowe, może to być bielactwo, prawda, wczesne.
nie myślimy, że to może być, że to może być powód, że to może być nowotwór, że tam pod spodem, pod tym przebarwieniem tworzy się guzek. Kolejna rzecz to zmiana struktury, architektury skóry. Skóra staje się marmurkowa, taka jak bibuła. Kiedyś była bibuła jak bibuła, taka pomarszczona, bo ten guzek tworzący się pod spodem, on ciągnie nam ścięgna i tkanki i stąd taka skóra. Zaraz idziecie do lekarza, jeśli coś takiego się stanie. Jeśli pierś nagle okazuje się, że nie mieści się w jednej miseczce, znaczy, że nie mieści się w miseczce, do tej pory biustonosz pasował, nic nie było złego, wszystko było ok, a teraz się okazuje, że ta jedna strona jest jakby większa. Kolejny powód do tego, żeby zgłosić się do lekarza. Jeśli zauważycie, że coś złego się dzieje w obrębie brodawki czy na samej brodawce, czy to jakiekolwiek rana, czy owrzodzenie, czy jeśli brodawka zostanie zassana do środka, wciągnięta, albo ta brodawka jest nadmiernie bolesna w momencie, kiedy ubieramy biustonosz, czy też przebieramy się, zdejmujemy ubranie i czujemy, że ona jest bardzo wrażliwa, a nie jest wkleśnięta, to też zgłaszacie się do lekarza, żeby przebadał Wam piersi, czy tam złego coś się nie dzieje. Kolejna rzecz to jest ciepło, uczucie ciepła po jednej stronie, czyli może to ciepło w samej piersi, może być gdzieś około piersi, może być nawet tutaj w okolicy barku czy ramienia, to też jest powód do niepokoju. Dalej bardzo rzadki, aczkolwiek też u niektórych kobiet jest to symptom nowotworu piersi, to jest tak zwany zespół Hornera. On tak wygląda. I tutaj zobaczcie, co się dzieje. Opada nam jedna powieka, jest cofnięcie gałki ocznej i jest zmiana średnicy źrenicy. Jeśli coś takiego się u Was pojawi, to jestem przekonana, że pójdziecie do okulisty. Albo ewentualnie do neurologa, czy też okulista Was odeśle do neurologa. A w rzadkich przypadkach jest to objaw nowotworu piersi. Więc jeśli już przebadacie się czy u neurologa, czy u okulisty, to kolejny specjalista, jakiego powinniście odwiedzić, to jest radiolog. Dalej taki symptom dosyć powszechny u kobiet, który w ogóle nie jest kojarzony, to jest ból mięśnia dwugłowego. To jest ból tutaj. Boli nas ręka. I zastanawiamy się, czy to jest przesilenie, czy może gdzieś się uderzyliśmy, tak? Ten ból może być bólem piekącym, to może być ból taki, jakby Wam tutaj wbijali jakieś szpilki, igły, czy też może być porównane do zakwasów, czyli na przykład powiedzmy gdzieś nadmiernie zmęczyliście się albo użyliście tych partii mięśni, które do tej pory nie były używane i na drugi dzień macie zakwasy. To jest taki ból. Taki ból, jakby ta ręka była przesilona. I on się zwykle tworzy właśnie po tej stronie, po której w piersi jest guzek i ten guzek się tworzy. Więc tak jak powiedziałam, na pewno nie skojarzycie tego zupełnie z nowotworem, a to jest objaw nowotworu piersi. Kolejna sprawa, zmieniona ruchomość stawów i to się tyczy czy stawu barkowego, łokciowego, czy nadgarstka. Jeśli zauważycie, że te stawy nie są już tak ruchome jak były, a druga ręka dobrze funkcjonuje, to też jest objaw nowotworu piersi. Oczywiście to nie musi być tylko i wyłącznie objaw nowotworu piersi, ale z pewnością pójdziecie do ortopedy. Jeśli ortopeda nie widzi nic złego, tam się nic w tych stawach nie dzieje, zrobiliście prześwietlenie, a mimo tego ta słaba ruchomość nadal występuje, to idziecie do radiologa. Kolejna rzecz, powiedziałam o tej ruchomości stawu. Nadgarstek. Jeśli może być sam nadgarstek i macie problem z założeniem zegarka, ta ręka nie jest tak wyćwiczona jak kiedyś, czy też macie problem z założeniem bransoletki, to też może być objaw nowotworu piersi. Kolejny symptom, bardzo dziwny, naprawdę, to jest zmiana skóry na dłoni, na ręce. Jeśli okazuje się, że nagle Wasza ręka, jedna ręka tutaj, staje się, ta skóra się staje taka gładka, delikatna, taka młodsza, żyły są mniej widoczne niż zwykle, te kłykcie tutaj nie są tak wystające jak wcześniej, to też jest objaw nowotworu piersi. Ból, mówiłam o zmianie ruchomości w stawach, ale może to być również ból barku, samego barku. Boli Was bark
i boli, po prostu nie możecie się ułożyć, czy to w nocy, czy też macie problemy z zapięciem biustonosza, to też będzie objaw nowotworu piersi. Jak już o stawach, to jeszcze powiem o kręgosłupie. Kręgosłup, jeśli Was boli odcinek piersiowy kręgosłupa, to też będzie objaw nowotworu piersi, czy też łopatka, też, to też objaw jest nowotworu piersi, bo nowotwory piersi bardzo często dają przerzuty do kości. I to może być objaw przerzutu już takiego nowotworu, ale może też być objaw tego, że w tej piersi rozwija się guzek. Więc jeśli pojawi się ból w kręgosłupie piersiowym, ten ból nie ustępuje, to musicie się naprawdę pilnie zgłosić do lekarza. Wrażliwy łokieć. Łokieć, który jeśli powiedzmy położycie ręce, ułożycie łokcie na stole i nagle się okazuje, że ten jeden łokieć Was boli, drugi nie. Albo gdzieś się uderzycie i ten ból jest dużo wyższy, dużo większy niż zwykle. To ten wrażliwy łokieć też może być objawem nowotworu piersi. Oczywiście nie tylko, tak powtarzam, to nie tylko i wyłącznie może być objaw nowotworu, ale jeśli się nie uderzyliście wcześniej nic, nigdzie, jeśli, nie wiem, nie macie problemów stawowych, zwykle, nie nadwyrężyliście tej ręki, to zbadajcie sobie piersi. Wrócę jeszcze do samej piersi, to opuchlizna, jeśli nagle skóra gdzieś w okolicach piersi, już nie w samej piersi, ale w okolicach piersi jest lekko opuchnięta, to może być na odcinku klatki piersiowej, to może być bark, to może być przedramię. Jest lekka opuchlizna. Ona po naciśnięciu palcem, ta skóra nie jest sprężysta, skóra nie wraca do swojego poprzedniego kształtu, to jest objaw również nowotworu piersi. Należy się zbadać. Wgłębienie. Jeśli pojawi się wgłębienie, mówiłam o przebarwieniu, mówiłam o pofałdowanej marmurkowej skórze, ale jeśli tak samo pojawi się nagle jakieś taka lekkie wgłębienie gdzieś na piersi, to też jest powód do tego, żeby się udać do lekarza, bo to tam pod spodem ten guzek po prostu ciągnie, tak jak powiedziałam, on ciągnie te ścięgna, ciągnie tkanki do siebie, bo on tam się tworzy, on potrzebuje miejsca, prawda? On to wszystko zamienia na komórki rakowe. To wgłębienie też jest symptomem nowotworu piersi. Mówiłam o brodawce, o wrzodzeniu na brodawce, o zassanej brodawce, ale powiem jeszcze o tym, że jeśli pojawi się jakikolwiek wyciek z brodawki, to możecie sprawdzać, bo na przykład po kąpieli, delikatnie tą brodawkę nacisnąć. Czy tam z tej brodawki nie ma żadnego wycieku? To oczywiście nie mówię o kobietach karmiących, bo tam logiczny będzie, że wtedy będzie wypływało mleko, ale normalnie to z takiej brodawki nie powinno być żadnego wysięku, żadnej cieczy, żadna ciecz nie powinna stamtąd się wydobywać. Jeśli coś takiego się pojawi, natychmiast do lekarza. Czasem ta brodawka może być również nagle się stać bardzo twarda. Ona nie będzie taka elastyczna jak wcześniej. To też jest objaw nowotworu piersi. Czyli zobaczcie, jakie te symptomy potrafią być różne. To może być ból, to może być ból mięśnia, to może być zmiana w strukturze skóry, to może być zmieniona brodawka. I to zanim się zorientujemy, że coś takiego się dzieje, czy na przykład zobaczcie ten symptom z tą ręką, że nagle skóra na dłoni staje się gładka i młoda. No, jeśli coś takiego by się stało, to zwykle kobieta pomyśli: och, jak to dobrze, że mam taką ładną skórę teraz na tej ręce. A tu się okazuje, że coś niepokojącego się dzieje w organizmie. I pamiętajcie, że organizm, on naprawdę chce utrzymać nas przy zdrowiu, dobrym zdrowiu i życiu. Dlatego wysyła nam takie sygnały, bo on nie ma innej możliwości. On jest zaatakowany przez nowotwór. Nowotwór rozwija się w ciszy. On wyłącza wszystkie naturalne sposoby powiadamiania nas o problemie, po to, żeby nikt mu nie przeszkadzał w tym, że on tam się tworzy. Więc organizm sprytnie próbuje coś innego, jakże oczywiście ten guzek tam jest i on się rozrasta, to sprytnie ten organizm próbuje nam przesłać sygnały: ratuj mnie, coś się mi dzieje, coś złego. Ja mam nadzieję, że jakieś z tych symptomów Państwu pomogą we wczesnej diagnozie raka piersi, we wczesnym rozpoznaniu i zgłoszeniu się do lekarza. Wiecie, że wczesna diagnoza równa się wczesne leczenie i równa się wyzdrowienie, bo w dzisiejszych czasach, jeśli nowotwór jest wcześnie rozpoznany, to
skuteczność leczenia jest na tyle duża, że bardzo dużo odsetek kobiet z tego wychodzi, leczy się i żyje normalnie. Dlatego zachęcam Państwa do obserwacji własnego organizmu, bo on naprawdę stara się nam pomóc. Mam nadzieję, że Państwu pomogłam, że zwiększyłam Państwa wiedzę. Dziękuję za oglądanie, za lajkowanie, za followowanie. Życzę przede wszystkim zdrowia, miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku.